Janusz Dzięcioł 65 L. Był pierwszym zwycięzcą polskiej edycji programu Big Brother. W piątek, 6 grudnia 2019 roku, media obiegła informacja, że były strażnik miejski i poseł zginął na przejeździe kolejowym niedaleko swojego domu. Ta informacja wstrząsnęła koleżankami i kolegami Janusza. Tragiczną sytuację skomentował Piotr Lato, były uczestnik reality show. O godzinie 8:40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu, doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu, poinformowała w piątek policja. Okazało się, że prowadzącym pojazd był właśnie Janusz Dzięcioł. W 1991 roku Dzięcioł objął funkcję komendanta Straży Miejskiej w Świeciu. 10 lat później wziął udział w pierwszej edycji programu Big Brother, który wygrał. W latach 2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Grudziądzu. W wyborach parlamentarnych 2007 kandydował z powodzeniem na stanowisko posła w okręgu toruńskim. Kandydował wówczas z list PO. W 2011 roku ponownie został posłem. W trakcie kadencji opuścił szeregi PO. Tragiczną śmierć Dzięcioła postanowił skomentować jego kolega z programu, Piotr Lato. Na swoim profilu w mediach społecznościowych umieścił wpis. Z wielkim smutkiem przyjąłem dziś od was informację o Januszu. Nie rozumiem, jak to się stało i nie wyobrażam sobie wyrwy, jaką dzisiejszy dzień uczynił w życiu Kasi, córki Janusza i jego całej rodziny. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. W dalszej części wspominał, jakim człowiekiem był Janusz. Ojciec całej naszej sękocińskiej ekipy, patron, opoka, Janusz. W najlepszym tego słowa znaczeniu człowiek prostolinijny, szczery i porządny. Odważny. W końcu wziął udział w monstrualnym przedsięwzięciu medialnym. Tradycjonalista, ale z głową otwartą na tyle, żeby się w nim odnaleźć. Wiem, że mnie bardzo lubił, traktował trochę jak podopiecznego, napisał wzruszony. W komentarzach pod tym wpisem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci ubolewają nad śmiercią Janusza. Do rodziny byłego zwycięzcy Big Brothera wciąż spływają kondolencje.